A może ja powinienem zmienić nazwę tego miasta na Korkolandia lub coś takiego? Nie no, może aż tak źle nie jest, no ale są te koreczki, są, niestety. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity na kanale. Ostatnio postawiłem sobie ten wydział finansów, co nie? Tylko po co ja go ulepszyłem? Po to, żeby móc ustawić podatki. A ich nie ustawiłem, także genialne. Zerknąłem sobie na komentarze z pierwszego odcinka, także bardzo dziękuję Wepolin, bo tam napisałeś 12 dla najbiedniejszych, 11 i 10, w sensie 11 dla średnich. Średnio zamożnych, 10 dla najbogatszych. No powinno działać, coś mniej więcej takiego trzeba tutaj było ustawić. Coś byście tutaj chcieli, musimy pomyśleć o przyszłości, co byście chcieli, arkologia, a nie wiem, czy akurat takie wielkie dzieło chciałbym budować. Tutaj widzimy, że coś z edukacją, uniwersytet, to jest bardzo dobry pomysł, zrobimy, nie wiem jeszcze kiedy, ale to zrobimy. Przestępczość, o nie, niezbyt dobrze, czy dałoby się jeszcze jedno możemy dołożyć, proszę bardzo, więcej tych pojazdów, cel więziennych chyba nie potrzebujemy, nie, ich jest aż za dużo. Dobrze, co tutaj jeszcze? Rezydencja burmistrza, ulepszmy ją sobie, świetnie. Za duży tłok w autobusie, zadzwonię i powiem, że źle się czuję, nie, żadnych takich, trzeba jeździć do pracy, gdzie ja mam zajezdnię autobusów wahadłowych, dołóżmy jedno, to znaczy jedno już jest domyślnie chyba, ja chyba tutaj nic nie dostawiałem. Już wam to dajemy, nie może być tak, że tłok w autobusie, poza tym jak będzie więcej tych autobusów, to może ludzie nie będą tak bardzo korzystać z tych, z własnych samochodów, bo tutaj na przystanku też coś przed odcinkiem widziałem, że jakieś, to znaczy na przystanku tramwajowym, że też problemy w tramwajach. Prądu nie ma, ja chciałem dodawać kolejne tramwaje. Czemu nie ma prądu? Co jest z tym miastem? Minus 11. Gdzie jest nasza elektrownia? Tu mamy elektrownię na ropę. Ona sobie radzi, ale chyba będzie coś więcej trzeba dołożyć. To znaczy chwila, co ja? Dokładam nową elektrownię? Co to? City Skylines? Przecież tutaj możemy dołożyć po prostu jeszcze jedną taką turbinę. No i będzie więcej prądu. Dobrze, także to jest akurat fajne w tej grze. Znak chciałem postawić. Widzę, że oni nie chcą znaku, nie wiem, tu gdzieś? Okej, dobrze, niech będzie. Nawet fajnie, tak przed wjazdem na teren elektrowni. Dobrze, także z prądem będzie, jakie nadwyżki, pięknie. No bo tramwaje bez prądu to ciężko, jeszcze autobusy może sobie jakoś poradzą, ale z tramwajami to ciężko. Dołożę wam więcej tych garaży, żeby jednak tych tramwajów tutaj jeździło mnóstwo po tym mieście, zamiast samochodów. Czy dałoby się wprowadzić zakaz ruchu samochodowego? W centrum przynajmniej, fajnie by było, ale takich fajnych rzeczy raczej tutaj nie mamy. Co tam w tych tramwajach? Zajezdnia tramwajowa zamknięta. Zaraz będziecie mieli prąd, także to już minęło, to już nie jest problem. Co będzie? Kryzys bezrobocia. Tak, jak oglądaliście wcześniejsze odcinki, to wiecie, że gościu tu ma zawsze problem z kryzysem bezrobocia, no ale no co mu zrobić? No co poradzić? Co ja mogę? Raczej nie za dużo. Tutaj są znowu te koreczki, a może ja wam tutaj dam jakiś przystanek bezpośrednio? Co? Taki autobusowy? A nie, macie tutaj przystanek. Okej. Gdzie wam jeszcze dać przystanek? Tu gdzieś? Okej. Gdzie jeszcze? Tu coś? Jakbyście gdzieś w tamte okolice chcieli iść? Niby jeżdżą tędy tramwaje tą główną drogą, ale myślę, że danie przystanków autobusowych to nie jest jakiś bardzo głupi pomysł. Zwłaszcza na takiej głównej drodze. Tutaj. Nawet na osiedlu, tak, niech będą te przystanki, to raczej nie powinno zaszkodzić. Tu wszędzie macie, tam macie, okej, no to jazda, a nie do samochodów, okej. Co tam jeszcze w mieście słychać? Sklepy, mieszkania, dobrze, zróbmy troszeczkę mieszkań, bo tych sklepów to ja już mam dość. Zagospodarowałbym sobie może dzisiaj jakoś ten teren za tą moją rezydencją. Od razu idziemy z gęstą, to znaczy z tą drogą wysokiej gęstości i zrobilibyśmy sobie drogę jakoś tędy. Tak, tutaj jednak chciałbym trzymać troszeczkę odstępu, bo to będzie trzeba rozbudowywać. Zaraz się tym pewnie zajmiemy. A jeśli chodzi o mieszkania, to zapraszam mieszkańców w te okolice, tak? No niech będzie. Tutaj mi się możecie wprowadzać i tak naprawdę takie domki przy plaży to też myślę, że fajna rzecz. A tu już dalej, to już jest praktycznie granica mapy, więc nie będę może tam na siłę tego wciskał. Tu się wprowadzacie tak naprawdę naokoło tej mojej rezydencji też może możecie mieszkać, tylko zostawcie mi ten środeczek. Tutaj zapraszam mieszkańców.
No i to się powinno jakoś powoli rozbudować. Jak tam w tej akademii wynaleziono 79%. Strasznie wolno to działa. Strasznie wolno. A te zakłady kontrolne tu by się przydały, bo zaraz będzie nam pewnie to padało. To znaczy, na razie to działa, ale to jednak by się przydało. Tak na przyszłość. No i chciałbym też mieć ten poziom tego, jak to się nazywa, mostu powietrznego, zanim zacznę tą mega wieżę rozbudowywać. No chyba, że... Chyba, że na razie poczekajmy sobie z rozbudową tej mega wieży i dostawmy po prostu drugą. Tych takich mega wież tutaj nie chcę, przynajmniej nie w tym miejscu. Ja to nie wiem, można by teoretycznie gdzieś tam za torami schować, ale tutaj, w centrum, to ja chcę mieć te mega wieże elit. Mega wieże elit i raczej mi się tutaj trzy niestety nie zmieszczą, więc postawię ją po prostu tu przy drodze, żeby chociaż jakoś troszeczkę to symetrycznie wyglądało. Aha. Aha, a czemu nie? A tu? Aha. A dlaczego? A dlaczego? Czyżby to przez te budynki, które tutaj z tyłu są? Ja je może sobie na razie wyburzę. Przepraszam wszystkich mieszkańców, którzy mi się tutaj wprowadzali. Ale no, trudno. Tutaj mega wieża będzie stała w okolicy. O, dobrze, czyli tamte wieżowce po prostu przeszkadzały. I tutaj nie ma szans, żeby jeszcze jedna mega wieża elit się zmieściła. W takim razie wcisnę tutaj mieszkania wysokiego bogactwa, czy jak to się tam nazywa, i wysokiej gęstości, wysokiej zamożności, no. Bo te wieżowce też fajnie mogą wyglądać. I coś tak... Co mi się tu? Tutaj cię nie chciałem akurat. Tutaj cię akurat nie chciałem. Tu gdzieś. Tylko chciałem sobie przesunąć, zobaczyć, czy czegoś większego nie będzie. Chociaż wątpię, no w porównaniu do tej mega wieży, to i tak te budynki będą dosyć niskie, co nie? Wstawmy może... Coś takiego. Okej, okay, tutaj niech będzie. Dalej to już taka strefa troszeczkę biedniejsza i w sumie oni dosyć blisko siebie mieszkają. Może się nie pogryzą, może się nic nie stanie. Tutaj teraz chyba by weszły te budynki wysokiej gęstości dla troszeczkę biedniejszych. Powinny dać radę, czy nie? Nie, bo to się wydaje, że można kliknąć, a blokuje ta mega wieża. Także tu by trzeba chyba takie kamieniczki. O, kamieniczki wchodzą. Dobrze, no to będzie też taka alejka kamienic. Troszeczkę więcej w takim razie ich sobie tutaj wstawimy. Tak, dalej. Coś takiego, tak, w miarę losowo, żeby nie było, że są takie same kamienice obok siebie. No i z tym dojdziemy tutaj jakoś do tej drogi, tylko że ja bym chciał, okej, okay, na tej kropce, okej, okay, udało się. Dalej lecimy sobie z czymś takim. I pytanie, czy... Czemu to mi się samo stawia? To znaczy, no może być, no. Tutaj przy tych torach, no tak, takie kamienice, o ile ten parking, czy co tam jest, nie będzie wystawało na tory. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie niech te dwie się wybudują. Niech te dwie się wybudują. Co tu jeszcze by można zrobić? Droga między mega wieżami. Oczywiście, obowiązkowa rzecz. Troszeczkę jak most powietrzny. I fajnie byłoby mieć połączenie może do tej drogi, żeby w razie czego z tych mega wież dało się też wyjechać gdzieś w tą okolicę. No i tutaj jakaś droga by się chyba zmieściła w ten sposób. Okej, troszeczkę bliżej jednej mega wieży, nie musi to wszystko być jakoś tak super równe, czy tam symetryczne. I widzę, że teraz całe dwie mega wieże w ogóle z tej wyjeżdżają, mimo że jeszcze nie jest gotowa, wyjeżdżają mi na tą tutaj wąską dróżkę. Ja nie wiem, co z tego będzie, z tej drogi. Tutaj takie korki zaraz będą. No do obserwacji na pewno to będzie. Przyspieszmy w ogóle czas, bo coś strasznie wolno to się wszystko buduje. Co to jest? Co to jest? Za wolno. Także na szybszym czasie kryzys bezrobocia. Tak wiemy, tak wiemy. A czy wy nie chcecie pracować w tych fabrykach? Nadal złości, że potrzebowaliście pracowników. No oni tutaj pracują, także bardzo dobrze. No to rozwiążmy te kryzysy bezrobocia, dokładając jeszcze więcej takich fabryczek. Co? Bo miejsca troszeczkę na to jest. Jedna fabryka tu, gdzieś może bardziej w okolicach elektrowni czy tych torów. Tu może jeszcze nawet coś przy głównej drodze. Pewnie. Tu wszędzie takie rzeczy mogą być. Tu jakaś fabryka przy tej ścieżce. Dalej. Coś...
coś w tą stronę. Tam leciutko będą na siebie nachodziły, ale to też chyba nie będzie jakiś wielki problem. Tu jeszcze fabryka, no i tak się rozwiązuje. Okej, tak się problemy rozwiązuje. Trzeba po prostu zaszaleć, troszkę więcej tego dać. Okej, niech będzie. Jakby były jakieś pytania o Omegę czy coś, to od razu mówię, w tym mieście raczej szedłbym w tradycyjny przemysł, taki zwykły ze stref, a jakąś Omegę to może gdzieś tam w sąsiednich miastach, czy tam wiecie, jakąś ropę, rudę, na to będą miasta. Mamy jeszcze dwa miasta na tej mapie, także tam takie rzeczy. Tu w miarę normalnie bym chciał. W miarę normalnie. Możemy sobie ulepszyć moją posiadłość. Czy tu jakieś strajki? Strajkują. Niedobrze. Protestuję. Ale czemu protestujesz? Protestuję. Ja widzę, że wy protestujecie, ale... No tak. Przyszli, strajkują i nawet nie wiedzą. Nawet nie wiedzą, czego chcą. Genialne. To przepraszam, ale wam nie pomogę. Ale za to, skoro protestujący się zebrali, możemy sobie postawić fontannę. Czemu by nie? Możemy sobie taką... patio burmistrza z grillem. No tak, protestujących będziemy na grilla zapraszać. Taki maszt, żeby wiedzieli, o co tutaj w ogóle chodzi, a resztę mamy niezatwierdzone. A dlaczegoż to? Ulepsz 4 razy posiadłość burmistrza. Potrzebujemy oceny powyżej 80%, a mamy 82, no i bardzo dobrze. Halo, bo mi trawę zadeptacie! Ej, co wy robicie? Ludzie protestują za dużo ścieków. Okej, to już wiem. To zapraszam na grilla w takim razie, a ja zaraz się zajmę ściekami. Zatwierdzono petycję w sprawie budowy zakłady kontrolnetu. Fajnie, no tutaj z tym przepływem coś jest nie tak. Dołóżmy może jeszcze więcej tych zbiorników. Raz, dwa. Tu się jeszcze coś zmieści przy wodzie. Okej, na razie niech to tak wszystko tutaj będzie ściśnięte. I teraz może... ten przepływ. Strasznie dużo. Czy to już ruszyło? Czy nie? Bo tutaj w części z nich wygląda właśnie jakby jakaś woda była... Ale chwila, bo ten przepływ jest strasznie słaby. O co chodzi? O co chodzi z tym przepływem? Czy dodanie kolejnego zbiornika zwiększa przepływ? Czy tu by trzeba jakiś osobny ten? No nie no, bez... Chociaż chwila. 82, teraz dopiero, ale dalej jest problem. Wy nie macie kontrolnetu, z tego co ja widzę. Wy nie macie kontrolnetu, także dobrze, że akurat mi to wynaleźliście. No właśnie, za mało kontrolnetu i z tym jest problem. Postawimy sobie w takim razie te zakłady kontrolnetu. No ja myślę, że przy tej głównej ulicy by mogły być. Coś takiego i tu ewentualnie w okolicach się postawi tego więcej. Będzie można dołożyć jeszcze kolejne te antenki, ale to troszeczkę później, to musimy poczekać. Jeśli chodzi o kolejne badanie, to ja bym chciał most powietrzny, tylko że potrzebujemy do tego dobudówki inżynierii skali nano. Dobrze. I teraz wiemy, co chcemy dawać, tak? Dobudówka inżynierii... w skali nano. Okej. Gdzie taką dobudóweczkę robimy? Gdzieś tam dalej, w tamtą stronę, czy tak prosto obok tego? Teoretycznie może być tutaj, od razu przy tym. Niech będzie. Także to mamy i teraz możemy zrobić badania mostu powietrznego. 50 tysięcy, okej. Stać nas w ogóle na takie zabawy? Stać nas. Tu macie pracowników świetnie, 4830 tego doszło, tylko że widzę, że dalej jest deficyt. Więc na razie no niestety nie dobuduję sobie kolejnych antenek, ale możemy dołożyć kolejne zakłady. Tak? Nie mogę, bo to była... Nie, mogę! To była ta dobudówka potrzebna. Myślałem, że coś musimy jeszcze wynaleźć. Ile tego można? Osiągnięto limit? Co? Aha, dobra, czyli po jednej tylko. Jedną taką możemy, tutaj dostawmy sobie jedną i serio chciałbym mieć mnóstwo tego kontrolnetu, bo wiecie, jak macie ścieki... zależne od kontrolnetu, to potem jest troszeczkę niefajnie. Tu zaraz zatrudnią pewnie jakiś ludzi. Jest jeszcze deficyt, ale i tak już mamy tyle tych zbiorników, że z tymi ściekami raczej problemów być nie powinno. No właśnie, 157. Czy strajk dalej jest pod moim tym, pod moją rezydencją? Dalej strajkujecie. O co tym razem? Za dużo chorób. W sumie, to ja chyba nawet nie mam... Zwolnijmy, bo za szybko. Ja chyba nawet nie mam szpitala w tym mieście. Wydział Bezpieczeństwa w regionie. Okej, robimy. Ja mam tylko jedną klinikę, która... możliwości leczenia... No w sumie mają możliwości leczenia, ale wiecie, no klinika to...
To nie jest chyba jedyna taka rzecz, która da radę na całe miasto. Także dołóżmy sobie jeszcze taki wydział bezpieczeństwa i w takim razie postawmy coś, co po prostu musi być w tak dużym mieście, a moje miasto jest już serio duże, czyli no ten szpital. I ten szpital postawilibyśmy gdzieś, tak mi się wydaje, w okolicach tych megawież. Będzie tutaj troszeczkę ludzi, także niech opieka zdrowotna będzie. Tutaj mi znowu narzekacie, tak, te choroby, już, zamknięte już zatrudniamy. Wy tam zatrudniajcie, ale zanim zatrudnicie, to ja bym dołożył może jeszcze jakieś, na razie jedno może stanowisko karetki. Taki znak tutaj, centrum sanitarne. Ułatwia simom porządki, usuwając niektóre zarazki powodujące choroby. Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Tak. Takie coś na pewno bym chciał. Sale dla pacjentów na razie chyba nie będę potrzebować. Pogotowie, czas do zgonu, 2 razy poprzedni czas do zgonu. To się może przydać. Tak, takie coś też warto raczej mieć. Postawmy sobie to tutaj obok. No a tych kolejnych rzeczy, no to na razie jeszcze postawić nie możemy. Zatrudniajcie i zaraz powinno się to wszystko ogarnąć. Tutaj macie tak naprawdę mnóstwo tych karetek. No dobrze, ale to jest tylko klinika. Korki, to co, zmieniamy tą nazwę z San Blunixco na tą Korkolandię. Korkolandia. Tak, Korkowo. O, tu wszędzie są już drogi wysokiej gęstości. Świetnie. Tutaj. Tu możemy jeszcze. Ło, tutaj była w ogóle takiej niskiej gęstości. Wszędzie tutaj wysoką gęstość. Ja bym już dał, żeby ten ruch jakoś w ogóle miał prawo tutaj działać. To sobie ulepszmy. Tutaj sobie ulepszmy. Tak. Wszędzie tutaj, żebyście mi mogli sobie wygodnie przejeżdżać, żebyście mi nie narzekali na korki i żeby karetki nie stały w korkach, bo wiecie, można sobie dokładać szpital, tylko co z tego, jak karetka nie dojedzie na czas, bo utknie w korkach. A nie wiem, czy w tej grze karetki omijają korki? Chyba nie wiem, może w sumie, nie pamiętam, ale nie no, raczej nie omijają, ale powinny, ale pewnie tego nie robią. Tu jeszcze wysoka gęstość i jak strasznie dużo was tam wjeżdża, to znaczy największe korki to są tak naprawdę na tych tutaj skrzyżowaniach z tą główną drogą. Jest też korek do wyjazdu, ale co to jest za korek do wyjazdu? Wy tutaj stoicie... I czemu wy nie jedziecie? Wy macie czerwone, tak? Wy macie czerwone, wyjeżdżają ludzie stamtąd. Na autostradę już w miarę wam się udaje. Nie wiem, czy byłbym w stanie zbudować taki wyjazd jeszcze gdzieś drugi, na przykład tu. Coś tam ostatnio próbowałem, ale to jakoś się dziwnie łączyło. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli zostać z takim jednym wyjazdem. Tylko w takim razie, jakby się tutaj troszeczkę tych koreczków pozbyć. Nie wiem, czy na przykład nie wyburzyć tutaj połączenia, żeby jednak nie było za dużo skrzyżowań na sobie. Ta droga może być, niech budynki jakieś przy niej stoją, ale żeby nie dokładać niepotrzebnego skrzyżowania w tym miejscu. Tak, wtedy będą bardziej tutaj od góry wyjeżdżać. Tu jest jeszcze taka wąska droga, która też jest w sumie jakiejś takiej dziwnie małej gęstości. Dajmy wysoką gęstość tutaj, chociaż ten przejazd gdzieś tak dotąd. Tu średnia wystarczy, okej, też żeby wszędzie tam nie było wysokiej gęstości, żeby mi się jakieś wieżowce na tych przedmieściach nie zaczęły budować, bo to by było troszeczkę słabe. Tak, może tu jeszcze jakieś połączenie wyburzyć, żeby ich za dużo nie było. Tu mamy skrzyżowanie, później kawałeczek dalej mamy skrzyżowanie, bez przesady, nie musi być tyle tych połączeń, tutaj też nie ma połączenia, tam nie musi być, wystarczy, że ta droga sobie dotąd będzie dojeżdżała, świetnie. Edukacja, niedobory wody, czy wy znowu coś mi tutaj z tym, ścieki, ścieków nadwyżka, a z wodą jest cienko, ale dlaczego wy nie pompujecie więcej tej wody? No nie mówcie, że znowu z tym kontrolnetem, przecież mi się nie wyświetla. Nadmiar kontrolnetu, no jest nadmiar, ale to jest taki nadmiar ledwo co, ale wodę powinni pompować, no. Nie wiem, miejsca pracy, czemu tu nikt nie pracuje? Tu ktoś musi w ogóle pracować, żeby to działało? Macie jeszcze wydajność, możecie więcej tej wody pompować. Czy ja mam serio dokładać więcej zbiorników w momencie, jak tych jeszcze w pełni nie wykorzystujecie? Na szczęście nas stać.
Na szczęście nas stać, bo gdyby nas nie było stać, to wtedy byłoby gorzej. Dobrze, coś takiego w takim razie, a jeśli to nie pomoże, to ja bym postawił może jeszcze jakieś te standardowe pompownie wody. Tu jest troszeczkę miejsca, bo z tamtym to dziwne rzeczy się dzieją, a to jest po prostu pompownia wody, to po prostu działa, tak? Tutaj nic nadzwyczajnego nie potrzeba. Po prostu ciągnie wodę z ziemi, daje ludziom i nie ma z tym jakichś większych problemów. No chyba, że nam wyschnie tam źródełko pod ziemią. Za mało kontrol netu, no właśnie. Za mało kontrol netu, już widzę, że krzyczą. Co tu jeszcze za dużo się w tym mieście dzieje? To możemy sobie ulepszyć. Co tam z tym kontrol netem? Minus 9000. A dlaczegoż to? Tak, za mało pracowników. Za mało pracowników. Dobrze, dajmy wam. Kogo wy najbardziej teraz potrzebujecie? No tych, tak, zakłady kontrolne tu potrzebują tych bogatych, w sumie powinni wykształconych mieć, a niekoniecznie zamożnych, no troszkę dziwne, ale dołożymy w takim razie może jakiś poziom apartamentów tutaj, w tej mega wieży, żeby mogli się tam zjeżdżać do pracy. Wy tutaj ten most powietrzny wynajdujecie, świetnie, świetnie. No z tą edukacją na razie wam za bardzo nie pomogę, to znaczy mogę wam pomóc, ale to teraz dużo nie da, ale jak już jesteśmy przy edukacji, to ja bym dołożył troszkę tych przystanków autobusów szkolnych. Okej, okay. Nie jest to może najważniejsza rzecz w tym momencie, ale niech mają. Tu na tej uliczce w ogóle nie było za bardzo jak do szkoły dojechać. Możemy jeszcze przy megawieżach, żeby z megawież ściągało ludzi do tych szkół. Dalej coś tutaj, okej, okay. Chyba coś z tego będzie, ale tu się wieżowce budują. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj miałoby być serio. Taka posiadłość burmistrza, no chyba, że się zmieścimy tylko na tym. Garaż samochodów sportowych, ochrona, może zaczniemy od ochrony. Wiecie co, samochody sportowe to później. Najpierw ochrona, bo jednak ci protestujący tutaj co jakiś czas się pojawiają. Także ochrona. Czy ten ktoś mi kopał w trawniczku? Co on? Co on? Nieważne, niszczą mi trawnik, tak, chuligani po prostu, no nie jest najlepiej w tym mieście, ja wiem, że nie jest najlepiej, ale nie niszczcie mi trawniczka. Korki widzę, że zniknęły tutaj z wyjazdu, na wjeździe jeszcze troszeczkę ich jest, widzę, że ci ludzie w ogóle tutaj chcą zawracać. Tutaj też strasznie duży ruch mi przejeżdża na tamtą stronę. Możliwe, że tu by się przydało jakieś takie bardziej lokalne połączenie, czy coś takiego. Tylko żeby zrobić lokalne połączenie, to tu by trzeba zrobić taką drogę, najlepiej z wiaduktem. A wiadukty mamy takie... Nie. Może tutaj za bardzo z tym nie kombinujmy, tak? Za mało kontrol netu. Są ci pracownicy? Za mało. Przyspieszmy. I może oni się zaraz tu wprowadzą. Jeszcze tak sprawdzę z ciekawości, czy aby na pewno tutaj wszędzie jest full ludzi. Uciekają mi z tego. Nie chcemy chorować, musimy się wyprowadzić. Przecież dałem wam szpital. Macie szpital. Możliwości leczenia. 8 na 50 jest leczonych. Oczekujący pacjenci. 0. Zaraz będzie dobrze, więc mi się nie wyprowadzajcie. Jeszcze więcej ludzi się zaraz wprowadzi, którzy będą mogli narzekać. Po prostu genialnie. Badania 16%. Widzę, że tam z edukacją już się poprawiło. Okej. Coś z tego miasta jeszcze będzie. Coś z tego miasta będzie. Widzę, że strasznie duże. Mamy zapotrzebowanie na tych najmniej zamożnych. To znaczy, ja mogę na razie tutaj zamalować to. Zobaczymy, jak ta akademia się jeszcze rozrośnie. Zobaczymy, czy tu w ogóle ci się najmniej zamożni wprowadzą. Jak tam z tymi, z tą mapką. O! Idealne miejsce dla najmniej zamożnych. Akurat tutaj jest ta plama z fabryk, także idealne miejsce dla nich. Możemy na przykład coś jeszcze obok tej megawieży postawić. Tutaj jakieś mieszkania. Tutaj teoretycznie też powinni ci najmniej zamożni mieszkać, co nie? Tak. Dobrze, czyli tutaj w razie czego mieszkacie, na was jest zapotrzebowanie, ale to jest troszeczkę za mało. Jak tam z tymi kamieniczkami? One nawet chyba by tu pasowały. Te samochody nawet nie parkują na torach, więc to jest dobry pomysł, żeby właśnie jakoś dołożyć tych troszeczkę mniej zamożnych mieszkańców. Jakaś kamieniczka tu? Teraz coś wąskiego by się przydało, ewentualnie, dobra, nie muszą być jedna obok drugiej. Jedno takie dostawiamy, to jest za duże, to już mi na tory wyjdzie.
idzie. Takie się powinny pomieścić. Ok, takie. Mogą być dwie powtarzające się na zmianę. Tu coś jeszcze nie za blisko? Bez przesady. Niech tam jakoś tak jedna do drugiej będzie przyklejona. W końcu to kamienice, więc to nie powinno za bardzo przeszkadzać. Ok, problemy. Mam nadzieję, że do następnego odcinka już zatrudnią jakoś więcej osób w tych zakładach Kontrolnetu i że z tymi ściekami i wodą się ogarnie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was już na kolejny odcinek. Cześć, cześć.